pobyt polskich wojsk pod wodzą hetmana Stefana Czarnieckiego w Gryfinie 351 lat temu ma potwierdzenie w źródłach historycznych. Przekonuje badacz historii ksiądz Jan Zalewski, obecnie proboszcz parafii w duńskim Haderslev. To z jego inicjatywy w gryfińskim kościele w ubiegłym roku poświęcono tablicę upamiętniającą pobyt wojsk Czarnieckiego w Gryfinie. Ksiądz Zalewski był nowym gościem gryfińskiego festiwalu Buczyki. O wyprawie Stefana Czarnieckiego do Danii pisał już Jan Chryzostom w swoich pamiętnikach. Ksiądz Jan Zalewski czytał je jeszcze jako uczeń gryfińskiej szkoły. Po raz drugi sięgnął po tę lekturę już jako proboszcz duńskiej parafii i odkrył, że tam również był Stefan Czarniecki. Wojewoda ruski Stefan Czarnicki stanął swoim pułkiem królewskim Haderslevem, no to przeżyłem jakieś takie głębokie poruszenie, że akurat tu jestem dzisiaj proboszczem. Bo echa wyprawy Czarnieckiego do Danii znalazły się w naszym hymnie. Przypomnijmy, wojska hetmana o wyzwolenie Danii, wypełniając polskie zobowiązania sojusznicze z czasów potopu szwedzkiego. Warto przypomnieć, do 1713 roku Pomorze Zachodnie i Szczecin były pod panowaniem szwedzkim. I to właśnie stąd 5 lipca 1655 roku Szwedzi wyruszyli na podbój Rzeczpospolitej. Potop się rozpoczął od miejsca, że wojska szwedzkie w 1555 roku wyszły z Dąbia przede wszystkim. I w tych okolicach, a dokładnie z Gryfina, Czarniecki ruszył do Danii, o czym w swoim raptularzu wspominał uczestnik wyprawy Piotr Opaliński. 6 oktober, czyli października 1659 roku stanęliśmy koło Greifenhagen, pół mili od Szczecina. Później napisał o tym niemiecki historyk Eckart Opitz i profesor Ludwik Kubala w swojej książce z 1922 roku. O tym, że polska jazda z Czarnieckim przez most w Gryfinie, przeczytamy też w raporcie wojennym z pruskiego archiwum w Berlinie. Mamy tutaj taką mapkę, która w sposób dzisiaj symboliczny pokazuje, że most jest zbudowany na łodziach, tutaj na łodziach, i wojska przekroczyły właśnie po tym odbudowanym na łodziach moście. O związkach miasta z wyprawą do Danii Stefana Czarnieckiego ksiądz Zalewski opowiadał mieszkańcom Gryfina. Szczecinianom warto przypomnieć, że ślad wyprawy Czarnieckiego do Danii pozostał w dawnym szczecińskim herbie. O umieszczeniu tam dwóch lwów zdecydował król szwedzki za to, że w czasie potopu Szwedzi utrzymali miasto.